specjalnym wydaniu Wiadomości Łazarek. Ostatnio w naszej szkole miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli goście. Jednym z nich był pan Rafał Bochenek, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, znany i rozpoznawalny polityk. Po zakończeniu części artystycznej pan poseł zgodził się na udzielenie wywiadu naszemu zespołowi redakcyjnemu. Zapraszamy do obejrzenia przygotowanego materiału. Na początek chcielibyśmy pana bardzo serdecznie powitać w murach naszej szkoły. Dziękujemy bardzo za przybycie i chciałabym panu zadać kilka pytań. Jak udało się panu zajrzeć na arenie politycznej? Pamięta pan jeszcze początki swojej kariery? Witam serdecznie wszystkich. Bardzo dziękuję za zaproszenie do telewizji Łazanek. Bardzo fajna inicjatywa i cieszę się, że macie tutaj zgrany zespół młodych ludzi, którzy pracują. I tak naprawdę ta telewizja, można powiedzieć, że jest swoistym takim ewenementem. I przecież rzadko spotyka się, zwłaszcza w szkołach podstawowych, prawda, takie media. Tutaj prężnie działacie i cieszę się, że mnie zaprosiliście. Udało mi się tutaj do Was dostać, po to byśmy mogli porozmawiać. Jeżeli chodzi o moją taką działalność samorządową, publiczną, to właściwie generalnie historia zaczęła się bardzo, bardzo dawno temu. Bo wtedy, kiedy miałem tak naprawdę kilkanaście lat, interesowałem się zawsze polityką, zawsze się interesowałem gdzieś sprawami samorządowymi i zawsze gdzieś tam starałem się działać społecznie. To jest właśnie zawsze bardzo ważne, żeby robić coś, co się lubi, a tego typu inicjatywy społeczne, organizacja jakichś imprez, festynów, zabaw dla mieszkańców wyzwalało we mnie takie pozytywne uczucia. To była taka, można powiedzieć, moja pasja, bo oprócz tego, że na co dzień chodziłem do szkoły, bo przecież też się uczyłem, chodziłem do szkoły podstawowej, do liceum, to również pracowałem społecznie, angażując się chociażby w działalność klubu sportowego, w różnych lokalnych stowarzyszeniach, przy okazji różnych inicjatyw. I tak naprawdę tak to się zaczęło. Z jednej strony oczywiście szkoła, której zawsze starałem się pilnować, bo to jest ważne. Z drugiej strony taka działalność społeczna. A poza tym również takie moje zainteresowanie właśnie polityką. Polityką, prawem, bo potem przecież po szkole podstawowej, po ukończeniu liceum poszedłem na studia prawnicze. Też interesowałem się zawsze mediami, także cieszę się, że w ogóle w szkole tutaj właśnie w Łazanek powstała telewizja, bo u mnie tego brakowało. Ja czegoś takiego nie miałem, nie miałem takiej możliwości, żeby się w ten sposób rozwijać i te zainteresowania w tym kierunku właśnie pójść i się rozwijać i zdobywać kolejne doświadczenia. Chociaż też miałem epizod w szkole podstawowej, jeżeli chodzi o telewizję, bo przez kilka miesięcy, jakieś pół roku, prowadziłem taki program Bzik Kontrolowany w telewizji publicznej. Dostałem się tam z castingu, tak zupełnie przypadkowo właściwie, bo wyciągnąłem rodziców, którzy nie chcieli jechać i mówili, że to w ogóle nie ma sensu, żeby się tam pojechali. Był casting, normalny przegląd, było tam kilkanaście dzieciaków w moim wieku wówczas i udało się i się dostałem do tego programu, rzeczywiście go prowadziłem. Potem po wielu, wielu latach, po studiach już prawniczych, będąc już na aplikacji notarialnej, próbując gdzieś tam sobie dorobić tak naprawdę, weekendami prowadziłem w telewizji publicznej program Za Pogodę, być może kojarzycie albo i nie, bo to było jakieś 6-7 lat temu. I tak krok po kroku, oprócz tej właśnie mojej nauki, działalności społecznej, równolegle też zaangażowałem się w samorząd, po wieku 19 lat zostałem radnym miejskim w Wiliczce i od tego czasu tak naprawdę pracowałem już tutaj społecznie, także dałem się poznać też ludziom, co też jest na pewno też pomocne. Pracowałem w telewizji publicznej, co też w jakiś sposób przyczyniło się do tego, żeby ludzie jeszcze bardziej się ze mną poznali i być może mnie też trochę polubili, bo żeby mnie zagłosować, to musieli mnie trochę polubić, za co oczywiście jestem wdzięczny i tak to się zaczęło. Potem oczywiście przyszedł czas na wielką politykę. Czy zawsze dążył pan do wyznaczonego celu? Znaczy to jest tak, że ludziom się wydaje, że sobie zaplanowałem to, że będę rzecznikiem, to wcale tak nie było, że będę pracował w parlamencie i będę posłem. To wyszło wszystko gdzieś tam z plotem różnych wydarzeń. To, że tam się znalazłem, to jest z plotem pewnych wydarzeń i wielu, wielu, wielu zbiegów okoliczności pewnie i też, aczkolwiek tak jak sobie przeanalizuję, gdzieś tam te wszystkie moje działania się na to składały, bo przecież i moje doświadczenie, jeśli chodzi o telewizję, i praca w samorządzie, i również znajomość prawa, to mi bardzo pomogło, jeżeli chodzi o taką wielką politykę.
i pracę w rządzie pani premier Beaty Szydło. I na pewno ułatwiło nam odnalezienie się właśnie w tym wielkim i trudnym świecie na pewno, bo przecież PEN jest gigantyczny i wyzwanie było gigantyczne. Z małej miejscowości tak naprawdę nagle okazało się, że znalazło się w oku cyklonu. Jak duża liczba osób jest zaangażowana w stworzenie kampanii? Kampanii jakiej? Kandydacyjnej. Bo może być kampania i do samorządu, może być kampania na prezydenta i może być oczywiście kampania do parlamentu. I to jest na pewno różnie, bo wszystko zależy od tego, o jaki urząd, o jaką funkcję się ubiegamy. Bo mamy też tutaj na przykład w Łazanach pana Sołtysa, on też kandydował i na pewno miał oprócz siebie oczywiście grupę ludzi, rodzinę, najbliższych, którzy go wspierali w tym zadaniu, po to by przygotować jakieś ulotki, może plakaty, banery. Po to by dać się przede wszystkim poznać ludziom i dotrzeć z informacją do mieszkańców na temat tego, co się chce zrobić ze swoim programem. To, ta kampania pewnie jest zrobiona też mniejszymi zasobami, jest mniej osób zaangażowanych, bo też jakby kampania ze względu na swoją skalę. To jest tylko jedna miejscowość, prawda? Sołtys jest takim, można powiedzieć, szeryfem jednej miejscowości. Natomiast jeżeli chodzi o każdy kolejny szczebel, to oczywiście tych osób jest zaangażowanych coraz więcej, począwszy od samorządu gminnego, poprzez powiatowy, potem jest sejmik województwa małopolskiego, prawda, to również radni się ubiegają o mandaty. I tutaj te okręgi są dużo, dużo większe i one obejmują teren czasami kilkunastu gmin, kilku powiatów, także to już jest kilkaset, a nawet bym powiedział pod milion, czasami 2 miliony ludzi zamieszkujących poszczególne okręgi wyborcze. Jeśli chodzi o taką kampanię ogólnopolską, na przykład parlamentarno-prezydencką, to już jest sztab, cały sztab ludzi, którzy są odpowiedzialni z jednej strony oczywiście za przygotowanie wyjazdów kandydatów w teren. Na przykład jeżeli przygotowujemy taką kampanię, a przecież u progu teraz jesteśmy w kampanii prezydenckiej, to ten sztab tak naprawdę ma kilka pionów, bo jest oczywiście sztab ludzi, którzy przygotowują wyjazdy kandydata na prezydenta, teraz pana prezydenta Andrzeja Dudy w teren. Są ludzie, którzy przygotowują prezydenta do wywiadów telewizyjnych, na bieżąco śledzą media, bo prezydent kiedy spotyka się z ludźmi, no nie ma czasu śledzić tego, co się dzieje, prawda, w mediach, to więc też musi mieć ludzi, którzy na bieżąco monitorują to, co dzieje się w mediach, co robią inni kandydaci, na jaki temat się wypowiadają, bo być może czasami też trzeba, żeby się odnieść do tego, co powiedzą, także na bieżąco musi reagować, ale do tego również ma grupę ludzi, którzy go przygotowują. Są oczywiście ludzie również, którzy pracują na jego wizerunek, to jak wygląda, prawda? Są, jeżeli chodzi o już duże konwencje, duże przedsięwzięcia, bo w kampanii ogólnopolskiej przecież odbywają się co jakiś czas takie duże konwencje, na których mówi się o ważnych rzeczach. One nakreślają takie kierunki na najbliższe tygodnie tej kampanii politycznej. No to już jest prawdziwa produkcja telewizyjna z pełną reżyserką właśnie, z kamerami, tak jak wy tutaj macie, ze światłami. Są odpowiednie próby, które trwają czasami po kilkanaście godzin, bo to są odpowiednie ujęcia, są próby oświetleniowe, próby kamerowe, odpowiednie przejścia osób prowadzących, bo przecież też zdarzyło mi się prowadzić kilkanaście takich dużych przedsięwzięć. Są prezenterzy czy osoby, które prowadzą akurat takie wydarzenia, mają odpowiedni kontakt z reżyserką, słuchawki mają w uchu, prawda, reżyser na bieżąco informuje, prawda, że słuchaj, jesteśmy na antenie, nie wiem, spóźniamy się, bo czasami też tak się zdarza, spóźniamy się na przykład z danym spotem, coś nam się zaciął, musisz jeszcze mówić na przykład 30 sekund, prawda, no i trzeba na bieżąco reagować i rzeczywiście trzeba mieć tą umiejętność jakby płynnego przejścia z tematu w temat po to, żeby zapanować nad taką sytuacją, bo jest transmisja na żywo i oglądają nas, jeżeli nie setki tysięcy, to miliony ludzi, prawda, bo potem to jest też odtwarzane w wielu mediach przez cały dzień, czy nawet kilka kolejnych dni. Także to jest naprawdę duże wyzwanie i wielkie przedsięwzięcie, nad którym pracuje mnóstwo ludzi. Też trzeba umieć się odnaleźć właśnie prowadząc, bo ja z tej perspektywy mogę powiedzieć w takich nieprzewidzianych trochę sytuacjach, bo też zdarzało się przecież, że prowadziłem jakieś wydarzenie i nagle dostaję informację na ucho, a było takie zdarzenie, wtedy kiedy kandydat, już nie powiem który, kto, na której konwencji, może kiedyś powiemy, miał dojechać do nas autobusem, a ten autobus utknął w korku, a całe wydarzenie generalnie było na żywo.
I najpierw na początku konwencji łączyliśmy się z tym kandydatem z autobusu. On siedział w autobusie i łączyliśmy się z nim. A potem już w trakcie konwencji miał dojechać. I ja dostaję właśnie sygnał naukowy wtedy, kiedy już go zacząłem właściwie zapowiadać, że słuchaj, ale utknął w korku, ulicę dalej. No i co wtedy, prawda? Człowiek zaczyna trochę się spinać, nie może tego pokazać, że coś jest nie w porządku, coś jest nie tak i musi nagle szyć, prawda? Czyli z głowy wymyślać nowe tematy, zacząć mówić, ale tak oczywiście, żeby nikt inny poza osobami, które właściwie wiedzą, jaki był scenariusz, nie poznały, o co chodzi. I trzeba zawsze rzeczywiście wpaść na jakiś dodatkowy temat i próbować jakby zapełnić tę lukę, która się pojawia. Ale myślę, że macie świetne miejsce do tego, żeby właśnie szkolić ten warsztat i uczyć się tego wszystkiego, bo telewizja to fajna przygoda i ja osobiście trochę tęsknię też do tego, ale myślę, że tutaj macie doskonałe podstawy do tego, żeby kiedyś pracować w prawdziwych dużych mediach, które są na pewno wielkim wyzwaniem i tak jak rozmawiam nawet z kolegami dziennikarzami, to też właśnie bardzo często podkreślają to, że dzisiaj media bardzo się zmieniły. To już nie jest to, co kiedyś, że jest tylko serwis informacyjny wieczorny, prawda? Czy tam gazeta, która wychodzi rano i się przegląda. Dzisiaj jest internet, który na bieżąco informuje o tym, co się dzieje i trzeba być tu i teraz. I jeżeli coś się dzieje w danym momencie, to już od razu o tym wszyscy wiedzą, prawda? Także ten przepływ informacji jest gigantyczny i to dziennikarstwo przez to jest dużo bardziej wymagające, ale jeżeli ktoś ma do tego pasję i kocha to robić, to na pewno będzie to robił i wiele przecież takich osób jest i media wreszcie się rozwijają. Czy lubi Pan wystąpienia publiczne? Zależy jakie. Ale no siłą rzeczy, będąc w tej branży, w której jestem i zajmując się polityką, będąc w jakiś sposób osobą publiczną, no to muszę je lubić i lubię je. Oczywiście są wystąpienia, które są mniej stresujące i wystąpienia, które bardziej stresują. Ja osobiście nie lubię mieć przygotowanych wystąpień takich od deski do deski, bo to też jest tego, kto jak się lubi przygotowywać. Nie lubię mieć takich przygotowanych wystąpień od A do Z. Każde słowo, co jak mam powiedzieć, wolę sobie bardziej wypunktować tematy, o których chciałbym powiedzieć, zapamiętać je w głowie i potem już własnymi słowami do ludzi o nich mówić. Natomiast różnie ludzie do tego podchodzą, niektórzy się uczą na przykład na pamięć. Ja raz tak próbowałem na początku, ale to człowiek wtedy się za bardzo skupia na tym, co jest napisane na kartce i nie myśli o tym, co mówi po prostu. I to wygląda kiepsko, dlatego lepiej po prostu mówić własnymi słowami i to zawsze jakoś wychodzi. I ostatnie pytanie. Jaka jest Pana definicja słowa sukces? Sukces. Sukces to jest, może ja troszkę inaczej do tego podejdę, to jest coś, na co pracuje się bardzo długo, to jest coś, co wymaga wielkiej determinacji, pasji i czasami przychodzi niespodziewanie, a człowiek wtedy sobie nie uświadamia, że to już jest sukces, tylko myśli, że to jest naturalna kolej rzeczy, która przychodzi, po prostu jest wypracowana i niektórzy myślą, że to spada gdzieś tam w sposób zupełnie niezasłużony na niektóre osoby, ale te osoby nawet sobie czasami nie do końca z tego zdają sprawę, że to jest wypracowane, a to tak czasami miało być. I jeżeli ktoś konsekwentnie pracuje nad czymś, jeżeli się w coś angażuje, jeżeli jest zdeterminowany, lubi to, co robi, to zawsze prowadzi do tego, że w takim odbiorze społecznym to jest odbierane jako sukces. Natomiast na końcu ty masz takie poczucie, no ja właściwie w tym kierunku cały czas działałem. Dziękuję bardzo za udzielone wywiadu. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Macie bardzo fajny zespół, super prowadzicie programy, fajnie je przygotowujecie i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się zobaczymy, a tu już z Panią rozmawialiśmy i spotkamy się, mam nadzieję, i kolejne zdanie będzie z kuluarów prawdziwej telewizji na Wolonicza. Także zapraszam serdecznie do Warszawy i zwiedzimy sobie zwiedzimy sobie telewizję na Woronicza, czyli Centralę Telewizji Publicznej i zobaczycie, jak powstają prawdziwe programy telewizyjne, jak wygląda prawdziwa reżyserka, prawdziwe studio telewizyjne. Także zapraszam serdecznie, już się deklaruję, że takie spotkanie, taki wyjazd do Warszawy zorganizujemy. Dziękujemy bardzo.